Awe. Po zimie w Rosji, ostre jak u nas teraz na Wielkanoc, idziemy pod Drezno. Moskwa okazała się ciężkostrawna. Rosjanie woleli ją spalić, niż pozostawić mnie. Do tego zdrada w Paryżu. Zarządziłem odwrót. Moi wrogowie, szósta koalicja, nagle zrobili się odważni. Muszę im znów pokazać, co potrafi prawdziwy wódz. Ruszam do Drezna, uratować marszałka Saint-Cyr. O, bo sam nie potrafi poradzić. Okej. Trzech na jednego. A jeżeli propos trzech na jednego, to dopiero co nakręcił się filmik z Waterloo. 3 na 1. Autentycznie 3 na 1. Jeśli go nie widzieliście, to zapraszam. No. Ci, którzy widzieli, to już wiedzą, o co chodzi. No i tak. No i moi przeciwnicy jacyś super, super dobrzy nie byli. Więc. Co by było, gdybym miał lepszych przeciwników? Gdybym miał lepszych przeciwników, a sojuszników takich samych, przegrałbym. Ale co by było, gdybym miał i lepszych przeciwników, i lepszych sojuszników. I właśnie takie coś zamierzam zorganizować. Tam zaproszę jakichś kolegów i zagramy to. Pozostałe poradniki do scenariuszy multiplayer będą w maju. Jeśli miesiąc kwiecień okaże się sukcesem, jeśli chodzi o komentarze, wyświetlenia i tak dalej. No. A żeby utrzymać dostęp do wszystkich poradników do multiplayera, trzeba już należeć do Sunsu. Ale to one i tak będą później. A i tak na razie są na forum. Dobra. Słuchamy Napoleona znowu. 26 sierpnia 1813 roku. Drezno. Na brzegach Łaby, otoczony przez siły koalicji. 63. Połączone siły Się śpieszą. austriacko-prusko-rosyjskie pod Ale mówi dowództwem dobrze. generała Schwarzenbergera są przekonane, że udało im się otoczyć jednego z moich dowódców. Spodziewają się, że miasto padnie, nie stawiając oporu. Francuska piechota wewnątrz miasta obsadziła różne pozycje, mając nadzieję utrzymać się aż do nadejścia posiłków. Na północ od rzeki czekają rezerwy, gotowe przebyć rzekę i uderzyć na wroga, lub ruszyć w stronę Drezna i wzmocnić jego załogę. Fajnie. Okej. No więc, Joachim Murat. No dobra, przyjrzymy się może najpierw ogólnej sytuacji na mapie. Rusy, tylko dwie jednostki lekkiej piechoty. Ukrytnie rosyjskie, czyli zerowe zagrożenie. Rusy, tak, dwa razy muszkieterzy, raz landwera, haubice, które będą nas nieźle wkurzać, dwa razy mocnik i raz jeży. Austriacy, dwie artylery, które trzeba rozwalić. No już właściwie chyba z dużo mi zrobią, ale rozwalamy dla czystej przyjemności. Dwie lekkie piechoty, tu jest jedna ukryta. Kirasjerzy, przepraszam, szwoleżerowie, ale zobaczymy, że ciężka. Wiem, że kirasjerzy. Grenadierzy, znowu dwoje grenadierów. Jekrzy i dwóch węgierskich huzarów. Teraz przechodzimy do planu. Joachim Murat, już go tam wysłałem, czy nie? Jeszcze go drugi raz, na wszelki wypadek. Bo go nie wysłałem jednak. Joachim Murat będzie okrążał. Skoro jesteśmy przy kawalerii, no to tych na razie schowam tutaj za kościółek. Potem nimi wyruszę do boju. I tak. Joachim Murat, Napoleon. Napoleona trzeba schować. I tak, dwie młode gwardie. Te najbliżej. Przepraszam, wysyłamy tutaj. Oczywiście nie mają one stać za mocno, mają potem przekroczyć, ale nie chcę, żeby one przypadkiem tędy mi poszły. No to się minie z moim celem. I druga młoda gwardia, trzecia, zaraz, to już zaznaczyłem, ta młoda gwardia wspomoże tutaj, natomiast ci fizylierzy zostawię ich tutaj, żeby bronić artylerii przed atakiem Prusaka. Co jest? Rozstawiać nie chcą frajerzy. O, okej.
Jakoś tak niech będzie. Ja taki chyba przesunę. Pytanie, czy bym zdążył. Dobra, będą ściśnięci, odlecą słabszą salwę. Ale przynajmniej dobrze będą bronić artylerii. Okej. Okay. Stara gwardia. Mam kolejny problem. Bo teren jest u dupy. Nie możemy jakoś fajnie ustawić właśnie. Właśnie, co za gówno tutaj nastawiali. I ustawi się może normalnie. Dobra, niech tak będzie. Będą bronić tego mułu, żeby artyleria była bezpieczna. Właśnie artylerii trzeba wydać rozkazy. Tutaj szukamy szczęścia w zabiciu generała, może nam się pofarci. Ci są za jakimiś domkami i górką, więc nie ma co próbować. Tutaj też strzelać generała, on chyba jest za górką, ale nie aż taką. Może też się pofarci z jakiegoś rykoszetu. I wy też strzelać do jednostki generalskiej. Już są jakieś budynki. Górka. Dobra, wejdźcie do tych. Nie powłączę mi automatyczne ostrze, bo nie mają. Okej. Okay. Czyli. A jeszcze tutaj. Tych fizylierów jak najszybciej tutaj będą robić czworobok. Kirasjerzy robią za przynętę. Zaczynamy od zwolnionego tempa, tak się powinno zaczynać. Przyspieszamy, żeby jednostki biegły. No i pokazuję, żeby szły, może za sprawą artylerii. Albo z jakichś niechodzących jednostek. No zobaczmy. Nie powarciło się, wszystko pudło. No i ruszamy, tak. I raz jeszcze są jako przynęta, żeby ci węgierscy huzarzy na pewno nas zaatakowali. Ojoj, oni już tu będą nas strzelać, bo się zatrzymali. Tego trzeba wiać, nie chcę oberwać. Tutaj powinien nas domek zasłonić. Postrzelę jakąś górkę. Ale nie chcę tracić. Dobrze, nie tracę. Wszystko pudłuje, przelatuje nad. Do jednego z nich zabił. Nie są to jakieś ogromne straty. Węgierscy huzarzy ruszają. No jeszcze raz, ustawiamy cały czas przynętę. Nie, nie zakręcajcie tam, nie zakręcajcie. Wy musicie tutaj zaatakować. Okej, okay, zakręcili z powrotem tutaj. Teraz jakże mogą strzelać. A wy zróbcie czworobok bardziej tutaj, żeby chronić tych. Wy już się cofnijcie. Czworobok. Okej, okay, będą bronieni. A wy się cofać, frajerzy. Cofać. Okej, okay, tutaj na mnie kawaleria szarżuje. Dobrze, to zauważyłem. Czworobok. Tu wstrzymać ostrzał, żeby nie strzelać do moich kawalerzystów. No i okej. Coś się cofnąłem. Super, że idziecie zamiast biec. Nie ma to jako odpowiednie dostosowanie. Super też efektywność tutaj szaserów. Bo ich rozproszę, to będą cięższym celem. I pomogą tutaj. Ojoj, 25. Niefajnie. Schowam się. Potem jeszcze będą przydatni do rozwalenia grup, ale na razie trzeba się tej kawalerii pozbyć. Widać, że coś szybko nam nie idzie. Zaraz będę strzelał z kartaczy, tylko niech stara gwardia przejdzie. Czworobok sobie daje radę, porządnie. Okej, okay, wy możecie z powrotem strzelać do kirasjerów. Zabiliście, widzę, aż dwóch, nie, trzech, wow. Dobra, kawaleria coś tam jednego straciła. Będę jakiejś zabłąkanej kuli. Niech powinien troszeczkę cofnąć przed szarżą, ale nie miałem czasu. Zobaczcie, oni teraz wchodzą na to i to tracą wtedy tą formację czworoboku jakby trochę. No i są podatni na ostrza, tak? To by się stanęli za tym i nie byłoby problemu. Ci węgierscy huzarzy nadal się mocno trzymają. Za mocno, moim zdaniem. Ja ponoszę za duże straty w tej nocy. Wiem, że sobie może troszeczkę strzelam po tyłku. No nie fajnie. Ojej, rozczworobokowali się. To już w ogóle dupa. Trzeba ruszyć tą kawalerię. Walimy z kartaczy.
Jest zasięg, elegancko. Nie ma się przyciskać, jak najszybciej. Stara chyba nie będzie miała zasięgu. Okej. Okay. Się rozszwarobukowali, ale kawaleria uciekła. Rozszerzamy formację. Młoda gwardia jeszcze nie doszła. Będzie was rozmęczona. Biec, biec, biec. Okej, okay, zobaczymy, na ile stać tych kirasierów. Dobra, wy strzelacie do tego, żeby już nie strzelać po tyłku. Okej, okay, ładna szarża, morale im spadło. Elegancko. Już się będę przebijał do tego. Ci sobie powinni już poradzić. O, proszę, ładnie. Okej, okay, tutaj. A wy szarża, panowie, szarża, szarża. Tylko taka ładna, proszę. Tych jeszcze cofnę. Ładnie, kartacze, bardzo ładnie. Oje, ci mogą nie dobiec. 13 ich zostało, dobiegli. Ale jednostki nie pokonają. Gdy jeszcze węgierscy huzarzy, jak oni przyjdą z pomocą, to będzie pozamiatane. Kartacze idealnie dziesiątkują tą jednostkę. Także szaserzy też będą jeszcze w miarę, w miarę. Oho, ho, tutaj nam atakują. Przegapiłem to. Walić tych kartaczy niemiłosiernie. Najniemiłosiernie, jak się tylko da. Dobrze, oni tutaj akurat tak staną. Jakby nie wiadomo, co chcieli robić. Okej, okay. Stara gwardia się w końcu wtrąciła. No, przegraliśmy. Okej, okay. I gdzie oni będą? Oni tu będą jechać. Wycofam się tą jednostką. Młoda gwardia dopiero teraz przekracza. Późno trochę. Okej, okay. Jego lekko atakuje. Ja dostałem jakiś lagów. Okej, 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 okej. Więc plan jest taki. Tutaj sobie te kartacze spokojnie poradzą. Wy, stara gwardia, tam idziecie. Wy się cofacie. Gdzieś tutaj. Młoda gwardia. Niechże tutaj idzie jak najszybciej. Teraz czas na tych. Wyjdziecie tutaj, chodzi tylko o kąt. Wy przerwać ostrzał, żebyście nie strzelali do swoich. Okej, okay, ci rozwaleni, teraz tych bierzemy do celowni kartaczy. O, świetnie mi takie wycelowanie. Ojej, takie tempo, takie tempo. Okej, okay, tu trzeba zrobić czworowok. No, skręcają, skręcają. Nie fajnie. Stop. Na razie. No dobra, zaraz zrobię czworobok. Wy odpalać już te kartacze, odpalać. Wy się cofać dalej. Oj, 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 zagapiłem się, fuck. Ale mi po ich pojechał, ja nie mogę, nie wierzę w to. W to akurat nie chcę uwierzyć. Dobra, ładnie zatrzymani. Stara gwardia nie obrywała. Lepszy cel. Szarże, patałachy. Proszę, i kawaleria tutaj jedzie zamiast tutaj. Potrzebnie ich zwabiłem. Oj, oj, to jest błąd, to jest błąd. Tutaj właśnie wy nie możecie się zagapić. Albo może pobiegnijcie tędy. Tak, to by było lepsze. Czyli dla was, no ja już ten błąd popełniłem.
Wracasz do armat. Ja ten błąd popełniłem, już go nie naprawię, musiałbym od nowa zagrać, a nie będę tego robił. I tak wygram. Ale dla was rada, biegnijcie tędy. Ci grenierzy wam mało zrobią. Okej. Czas teraz, żeby stara gwardia się popisała. Wy, walka wręcz. Przeserzy mogą przekroczyć. Wy nie strzelacie i tak nie macie do czego. Okej, młoda gwardia jest już prawie na miejscu. O, i dupa, straciłem tą kawalerię, a ona miała kluczowe znaczenie. No dobra, jeszcze stop. Oni sobie strzelają, a ja do nich nie strzelam. Fajnie, straciłem w ten sposób 30 ludzi. Ta kawaleria miała zaszarżować na ich tyły. Okej, i wy. No i gdzie wy? Tomku może. No tutaj mam kartacz. Nie zawaham się ich użyć. No tak. I ta kawaleria zaraz mi zniszczy. Z kartaczy się nie obrócę. Wy nie walcie sobie po plecach, pomóżcie tutaj kolegom. Bo oni zaraz będą musieli robić czworoboki. No co jest? Ale salwę odpalicie. Jakieś salwę odpali, nie można robić czworobok. No i Murat. Od Murata dużo zaraz zależy. No i okej, i stara gwardia musi sobie poradzić. A idźcie na bagnety. I wy też. Cel ten. Brawo, frajer, że się jeszcze wcwali. Aby Murat mógł trochę szybciej. Dobra. W końcu normalne tempo. I młoda gwardia. Jednostka świeża i nieświeża jednocześnie. Na pewno są spoceni. To wymagało troszeczkę walenia do swoich, ale trudno. Jeśli nawet nie wiem, że go nie weszli do końca do tego budynku. Te karty chyba główne robią. Źle było kichnięte, nie strzały do jednostki bezpośrednio. Okej. Śmierć jakiegoś generała. Niemiec pewnie. No tak. Wy rozszwrobokować. Wy też rozszwrobokować. Walka wręcz, co się będę z wami cacka. No to już nie walka wręcz, gdyż on dysponuje kartaczami. O, tak z tyłu. Okej. Jest ich tylko 90. Ale dam sobie radę. Tych wycofam. I zaoszczędzę jeszcze trochę czasu. No tutaj coś mi się wróciło. Jednostka w domku. I znikła flaga. Przegrałem, czy flagi mi poznikały? Nie wierzę. Przegrałem. Czy to lekka piechota w walce wręcz? Ja nie mogę.
Dobra, macie lepsze zadanie. Zajęcie znaczy się. Dobrze, on kawalerię kupił. Tu szaserzy jeszcze. Bardzo dobrze. Przydadzą się. Biec, biec, biec. Spadaj generalny, morale spadnie. Nie ma prawa przeżyć, zapauzuję. Muszę go znaleźć, jest. Teraz powinien zginąć. Tak się też dzieje, bardzo dobrze. Wykończyć to. Tym chyba szarża w plecy przemówi do rozsądku. Muszę on pewnie zmęczony właśnie. Szarża w plecy, szarżą w plecy. Potem ja od tyłu praktycznie, że rozstrzelą, brzyda. Ci już tracą morale. Tak, ich ustawia, niech się strzelają swobodnie. Szarża już nie tak do końca w plecy, zdąży się obrócić, ale powinna zadać bolesne straty. Gówno nie bolesne straty. 8. Co to jest? Szarża. Ludzie. Jak szarża to szarża, muszą być straty. O! I zwiali. Okej. Okay. Zostawimy 3 jednostki, no to tak, tak się właśnie dzieje. Na koniec scenariusz. Okej. Okay. Wiecie, jakie błędy popełniłem, co wy powinniście naprawić, żeby wygrać to z większą przewagą niż ja. Nie wysyłać piechoty na walkę wręcz z lekką piechotą, bo o dziwo się przegrywa. Byłem pewien, że to wygram. Jest tam się strzelać, kawalerię wysłać tędy, nie tędy. No. Resztę chyba w miarę dobrze zagrałem. No okej, okay. Zakończ bitwę. Wróg miał przewagę liczebną i przewagę ognia, a jednak to ja triumfuję. Nikt nie będzie sprzeciwiać się mej woli. No, jeszcze miał przewagę cheatów z wysokiego poziomu. Okej. Okay. Może nawet tędy może by było tą młodą gwardę przejść, bo tutaj prostacy chyba nie zdążą, więc przyszłoby wcześniej i byłaby mniej zmęczona. No. Już. Należy do was. Ja w każdym razie wygrałem, więc nawet popełniając kilka błędów, można spokojnie wygrać. Statystyki na szybko. No proszę, 98, 980, 984. Czyli równe w miarę. A tutaj takie... A, statystyki, tylko statystyki. Kartacze widać swoje robiły. Ładnie. Czyli na pewno nie należy tego lekceważyć. To jest chyba ta, co waliła tutaj do Grenadierów. No, stara. Jak to stara, no, dużo zrobiła. No dobra. Następny cel. Linii i prusacy.